wszystkim dzisiaj na temat Roberta Lewandowskiego, a mianowicie rekord Roberta Lewandowskiego został pobity, jeśli chodzi o Bayern Monachium. Tym razem jest to rekord piwny, tak? W piwie, tak? E, no, dosyć ciekawa tak naprawdę sytuacja. Gdzie Robert Lewandowski, a piwo, a jednak, tak? No właśnie, co tak, o, co, o co tak naprawdę chodzi, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Zostańcie do samego końca. Bardzo ciekawy tak naprawdę filmik. E, rekord piwny Roberta Lewandowskiego został pobity. No właśnie, ale e, to wszystko w dalszej części tego filmu. Na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy Filmik. No właśnie, Robert Lewandowski i piwo. Pewnie Robert Lewandowski w ogóle nie pije ani łyka. Chociaż muszę powiedzieć, że raz mu zrobiono zdjęcia, jak szedł z siatkami ze sklepu chyba po prostu takiego niemieckiego, tak sklepu spożywczego i rzeczywiście miał tam wina. Miał tam wina po prostu. Nawet tutaj gazeta się oburzała, że te wina kosztowały około chyba 10 euro, tak, za butelkę. I mówi, jak na milionera może po prostu Robert Lewandowski kupować tak tanie wina, powinien jakieś bardziej wyszukane i tak dalej. Pamiętam ten artykuł jak dzisiaj. Natomiast dzisiaj, tak naprawdę, na temat innego rekordu, tym razem rekord piwny, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. Ten rekord piwny został pobity, a chodzi dokładnie o to, że Robert Lewandowski, wiadomo, że gra w Bayernie Monachium, drużyna po prostu, o tu widzimy na zdjęciu właśnie z Monachium, tradycja tak naprawdę Oktoberfest, czyli picia piwa. No i wyobraźcie sobie, że Robert Lewandowski nie tylko jest świetnym piłkarzem, napastnikiem, ale też pobił rekord, jeśli, jeśli chodzi o trzymanie z wyprostowaną ręką kufla z piwem, tak? I ten rekord po prostu Robert Lewandowski miał, e, wynosił on 2 minuty i 30 sekund, tak? To był największy rekord, jeśli, o, jeśli chodzi o całą drużynę w Bayernie Monachium, e, no to dosyć ciekawa sytuacja, tak? Nie dość, że jest po prostu najlepszym piłkarzem Bayernu Monachium, to jeszcze po prostu ma rekord, jeśli chodzi o trzymanie tego kufla z piwem. E, dosyć ciekawa sytuacja, bo na przykład w poprzednich latach startował, znaczy w poprzednim roku startował z Niklasem Szulę a więc rosłym takim bykiem ponad 1,90 tak dobrze zbudowanym i on nie utrzymał tego kufla tak długo, a Robert Lewandowski rzeczywiście utrzymał przez 2 minuty i 30 sekund. Teraz to się praktycznie wszystko zmieniło, tak? co prawda w tym Oktoberfest w, w tym roku 2019 roku drużyna nie brała już tak czynnie udziału, ale pojawili się też natomiast tej konkurencji brali udział byli piłkarze Bayernu Monachium no i wyobraźcie sobie, że ten, rocker, rocker, ten rekord został pobity właśnie przez Van Buitena tak, to jest były piłkarz Bayernu Monachium, Daniel Van Buiten, czy Buiten, tak który był po prostu obrońcą Bayernu Monachium, a swoją karierę zakończył w 2014 roku on tak naprawdę pobił rekord Roberta Lewandowskiego no i tutaj, no i Rzeczywiście trzymał dłużej ten po prostu piwo na wyprostowanej ręce z tym kufrem, To jest 3 minuty i 56 sekund. Tyle praktycznie trzymał ten kufel po prostu z piwem nalanym, praktycznie po sam brzeg. 3 minuty i 56 sekund. Van Bajten jest to piłkarz, który występował w Bayernie od 2006 do 2014 roku. Ma 197 cm i rozegrał w sumie w bawarskiej drużynie 239 meczów. szczelił 28 goli. Oraz miał 11 asyst, tak. Natomiast, teraz, właśnie po, pobił praktycznie ten rekord Roberta Lewandowskiego od no, ponad, ponad minutę, tak, o minutę i 30, to no, minutę i 26 sekund, czyli Robert, rekord Roberta Lewandowskiego został praktycznie tutaj pobity, tak. Oczywiście, pół żartem, pół serio, no bo nikt tutaj go nie zmusza do tego, żeby ustanawiał rekord, ale rzeczywiście Robert Lewandowski najdłużej utrzymywał ten kufel z piwem. No Pamiętajmy, że to jest ten kufel taki tradycyjny, tak na Oktoberfest. On jest bardzo ciężki, tak? To nie jest taki kufel, tak? Jak możemy dostać na przykład w pubie. Znaczy, w pubie też są takie jak na Oktoberfest, ale zwykle są takie chude, cienkie praktycznie szklanki. A tutaj jest gruby taki kufel. Muszę powiedzieć, że no, kiedyś po prostu, tak? Piłem z takiego kufla piwo. No to jest strasznie ciężki taki kufel, tak? No to jest masakra jakaś. On sam jest bardzo ciężki. Zresztą podziwiam te kobiety. Kobiety, które właśnie pracują, te kelnerki, czy kobiety, które tam właśnie pracują na Oktoberfest i potrafią tam nieść 10 takich po prostu tych kufli i to jeszcze w takim szybkim tempie, tam trzeba po prostu, mnóstwo ludzi spotyka się tak pod tymi namiotami w Monachium i oni piją to, to piwo, no naprawdę po prostu wielki szacun, bo tam trzeba mieć bicepsy, tam się powinni sprawdzić wszyscy siłacze, tak, jeśli chodzi o siłownię, tak, tu w Polsce na przykład pakują, tak, na siłowni pokazują mięśnie, to naprawdę powinni się zmierzyć, żeby to nieść, bo to jest świetny trening dla mięśni. No i właśnie ten rekord Roberta Lewandowskiego został pobity, ale to też pokazuje wyćwiczenie tak świetne po prostu, jeśli chodzi o technikę Roberta Lewandowskiego wyćwiczenie, że no bo to jest jakby to to można było porównać z ćwiczeniem z siłowni tak, a więc trzymanie ciężarka tak naprawdę na wyprostowanej ręce. Tutaj przez jakiś czas, tak? W ten sposób można było po po powiedzieć. Tutaj jest utrzymanie tego kufla, tak, na wyprostowanej ręce, ale też żeby ręka nie trzęsła się, żeby po prostu piana nie wyleciała, tak. No i ten rekord został praktycznie pobity, jeśli chodzi o roberta Lewandowskiego, ale w Bajernie Monachium mimo, mimo wszystko dalej Robert Lewandowski jest najlepszy, tak? Jeśli chodzi o drużynę Bawarczyków, to dosyć ciekawe, że Niklas Szuler po prostu go nie pobił w tym rekordzie, tak, taki rosły, barczysty, po prostu piłkarz, że nie dał rady. Robert Lewandowski, no teraz bardzo mocno tak naprawdę, tak znaczy w, w ostatnich latach, ostatnich dwóch latach, bardzo mocno praktycznie Robert, nasz rząd widać tutaj na tych zdjęciach. No nie powiem przypakowa, bo to źle brzmi, tak, natomiast rzeczywiście tutaj zamienił tutaj, tutaj rzeczywiście tkankę tłuszczową w mięśnie, tak, no tam niewiele jest praktycznie tutaj tłuszczu, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, no i pracuje, tak, na, na, na tym, żeby właśnie te ręce były mocne, no bo to jest, oczywiste, to jest oczywiste, że to jest potrzebne, jeśli chodzi o piłkarza na boisku, żeby mógł się przepychać z przeciwnikami, tak, z obrońcami, żeby mógł, mógł, mógł praktycznie brać tych przeciwników na plecy i mógł się z nimi przypychać po prostu tak i odebrać piłkę, ale sam Robert Lewandowski w jednym z wywiadów powiedział, że zwraca na to uwagę właśnie tak na siłownię i tak dalej, ale z kolei nie chce zbyt bardzo tak, żeby ta właśnie figura była taka przypominała po prostu tak kulturystę, czyli troszeczkę, żeby to było mięsione, ale bez przesady tak, to jak tu widzimy to na zdjęciach, żeby po prostu to też nie przeszkadzało. No niektórzy na przykład tutaj mówią o skrajnych przypadkach takich jak Lukaku tak, no Lukaku to już troszeczkę za dużo tak, jeśli chodzi o mięśnie. Potrzeba troszeczkę, ale nie za dużo, tak? Rzeczywiście, żeby to było umiesione. No i te ręce też po prostu są potrzebne, tak? Chociaż tutaj ręce nie muszą aż tak być umiesione. Zobaczmy sobie na Messiego czy na Ronaldo. Oni nie mają aż tak po prostu umiesionych, a rzeczywiście ta sylwetka, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, no ona jest perfekcyjna, tak? Czyli rzeczywiście ten rekord piwny, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, został pobity. Muszę powiedzieć, że robię mnóstwo filmów na temat Roberta Lewandowskiego. Nie słyszałem a wcześniej o tym rekordzie piwnym. Zaskoczony jestem, że nawet w takiej konkurencji, bo na przykład tutaj Bayern Monachium organizuje różnego rodzaju takie na przykład imprezy integracyjne tak oni wyjeżdżają jakby do, do takiego ośrodka i tam na przykład mają różnego rodzaju takie znaczy to jest chyba raz w roku czy dwa razy w roku też towarzyszy temu kamera bo później nagrywane są filmiki później przedstawiane są na YouTubie że na przykład bijają gwóźdź na czas robią też bijanie gwoździa całą drużyną że na przykład po prostu tutaj tak jakieś zręcznościowe triki z kuflem, z jakieś po prostu tutaj jeszcze cięcie piłą kawałka drewna, kto szybciej. Z jednej strony ktoś powie, jakie to śmieszne, i tak dalej, jak na koloniach dzieci, tak, ale z drugiej strony zobaczmy sobie tak: na przykład mamy gwóźdź i cała drużyna trzech czy czterech zawodników musi po prostu jak najmniejszą liczbą wbić ten gwóźdź. No to jest ćwiczenie, tak naprawdę, które wzmacnia grupę, konsoliduje, ja tak to ma potem przełożyć. Praktycznie na boisku, że oni siebie wspierają jeden za, za drugim, i praktycznie na boisku tak, niby śmieszne. Oczywiście z tego nic tam nie, nie ma jakiejś wielkiej tutaj tak korzyści, tak? No bo oni nie zrobią jakiegoś czegoś tam, że to będzie służyć. Natomiast to jest oczywiście fan, zabawa, ale z drugiej strony to też pokazuje, tak? kto się integruje z tą grupą, kto po prostu wygląda dobrze w tej grupie, tak? kto tworzy, no to też po prostu widać później wszystko, tak? jak ta grupa funkcjonuje. Jak ta grupa no, rozumie się, tak, kto z kim tak naprawdę świetnie się rozumie? I też można na podstawie takich za, zabaw, takich po prostu tutaj, można powiedzieć, jak na kolonii. Tylko, że na kolonii to wiadomo, to jest grupa ludzi, którzy się najczęściej nie znają, a tutaj jest inna sytuacja, bo ci piłkarze mają iść ze sobą w, w ogień, tak, na boisku przynajmniej. Zresztą fajne powiedział tutaj słowa Tomeka i to, że jak on grał praktycznie w Bundeslidze, to on i jego koledzy to byli takimi po prostu piłkarzami, czy w Szalkę, że oni po prostu poszliby za. Za sobą w ogi na boisku, tak? A poza bo boiskiem, co robili? Tak naprawdę, to nikt nikogo nie interesował. Oczywiście były pewne grupki, z jednymi się kolegował, przyjaźnił, z innymi przyjaźnił i tak dalej, natomiast na boisku absolutnie no, muszą być po prostu e, tą, tworzyć tą drużynę. O tak tu widzimy, tak? Tak na przykład Robert Lewandowski oddał karnego e, tutaj Kutinio, e, 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 tak? No to jest tak naprawdę inwestycja. Media mówią, że to jest inwestycja, bo w przyszłości Kutinio ma właśnie dogrywać piłki do Roberta Lewandowskiego, w ten sposób oddam mu tak ten karny właśnie będzie asystował przy golach Roberta Lewandowskiego. To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki słuchanie. Oczywiście warto wspomnieć, że na pewno Robert Lewandowski nie pije alkoholu i na tym Oktoberfest pojawia się, bo zawsze ta drużyna Bayernu-Monachium się pojawia na Oktoberfest, ale piłkarze Bayernu-Monachium z reguły oni nie piją alkoholu, tak, oni się pojawiają tam, ale nie ma jakiejś sytuacji, żeby tutaj um, oni pili. No to są po prostu, bo to jest taki region, tak? Jeżeli inny region ma jakąś tradycję, tutaj jest szanowanie tak naprawdę tej tradycji i myślę, że to jest fajna sprawa. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie Cześć.